Siema wszystkim, tutaj Tomek z onboard.pl. Dzisiaj pokażę wam, jak złożyć deskę w dropie z trakami i kółkami. Jest to całkiem prosta sprawa, ale dostajemy od was całkiem dużo pytań z zapytaniem, jak to poprawnie zrobić, żeby czegoś nie pominąć. Dzisiaj to wszystko pokażemy krok po kroku. Do złożenia dechy będziemy potrzebowali traka, deski, skate toola oraz śrubek. My używamy Raptorów. Bardzo dobre śrubki, bardzo mocne. Do tego posiadają podkładki, które akurat w dropach są bardzo ważne. Ale o tym jeszcze po prostu powiem podczas składania. W normalnych deskach traki montuje się od góry, nie trzeba ich rozkręcać. Po prostu przekłada się śrubki i dokręca do traka. W dropie akurat trzeba rozłożyć trak i po prostu najpierw przekręcić baseplate, a później dokręcić do traka resztę. Rozkręcamy trak, już żeśmy go tutaj poluzowali, żeby było łatwo go po prostu rozłożyć. Uważajcie na wszystkie części, ponieważ potrafią się one gubić podczas składania, gdzieś pojadą pod kanapę, mówię, tylko problem później jest. To jest górny talerzyk, nakrętka, górny bushings, dolny oraz podkładka pod dolny bushings. Uważajcie na pivot kapy, w niektórych one potrafią również wyskakiwać. Tutaj akurat widać, trzyma się dosyć dobrze, także nie ma problemu. Bierzemy śrubeczki, rozpakowujemy je. 8 śrubek, 8 podkładek i 8 nakrętek. Jak to robimy? Bierzemy baseplate, przekładamy 4 śruby przez baseplate. I od góry deku wsadzamy tak, żeby te śrubki się wpasowały. Tutaj wchodzi to idealnie równo, bez większych problemów. O, tutaj troszkę zostało. Jeżeli zostanie taki mały kawałek, nie wbijać tego na siłę, tylko wziąć śrubokręt i spokojnie dokręcić. To ładnie wejdzie. Tutaj akurat bardzo luźno wchodzi. Jeżeli byście mieli śrubkę, która w ogóle nie chce wejść, spokojnie śrubokrętem dokręcić, ponieważ później mogą być problemy. Jeżeli będziecie wbijali na siłę, to z tej strony mogą się porobić drzazgi, odpryski, osłabi to całość deku i no i może się on później po prostu połamać i woda tam będzie wciekała. Dlaczego mówiliśmy, że podkładki są bardzo ważne? Dlatego, że jeżeli podkładek nie będzie, a dokręcimy nakrętki, to wgryzać się one będą w dek. Bardzo łatwo można po prostu przebić podkładką, nakrętką dek i wgryźć się, nawet jeżeli jest laminat, można się wgryźć po prostu w strukturę drewna. Dlatego właśnie montujemy podkładki. One ochronią nas właśnie przed tym, żeby nakrętki wgryzły się w deskę. Wszystkie 4 nakrętki lekko dokręcamy. Jak już są dokręcone. No właśnie, wracając jeszcze do nakrętek. Jeżeli się wgryzą nakrętki w sam dek, to osłabi to całą wewnętrzną strukturę deski, to może prowadzić nawet do połamania się deku lub rozwarstwiania, woda będzie się tam wdzierała. Co jeszcze? Śrubki podczas jazdy będą się lekko odkręcały. Także będzie trzeba raz na jakiś czas dokręcać i wtedy jeszcze bardziej będziemy się wbijali w dek. Wracając do skręcania, jak już mamy wszystkie 4 śrubki luźno dokręcone, widać będzie, że to całe ślata tutaj leciutko. My używamy do skręcania wkrętarek. Bierzemy powoli, pojedynczo i dokręcamy. Możecie używać skate toola, to trochę dłużej zajmie. My właśnie używamy wkrętarek głównie z względów czasowych. Upewnijcie się, że wszystko ciasno siedzi w środku, że całość nie lata, wszystko jest bardzo ładnie skręcone. Jak już mamy dokręcony baseplate śrubkami, można zabrać się za montowanie traka. Dolny talerzyk,
dolny bushing. Trak wsadzamy, lekko dociskając, żeby wszedł w pivot cup. Górny bushing, talerzyk i nakrętka. Całość dokręcamy. Siedzi. Bardzo dobrze. Nie będziemy pokazywali, jak montować koła. To jest w naszych innych manualach. Zapraszamy do oglądania naszych filmów. Subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy. Longboardy.pl